Cześć wszystkim. Witamy z gospodarstwa pana Karola Gierady z okolic Opatowa. A jesteśmy tu nie przez przypadek, bo pan Karol kupił w ubiegłym roku kombajn New Holland CR890, tak? Tak, no i jak wrażenia po pierwszym sezonie? Wrażenia są bardzo pozytywne. Odnośnie wydajności, jakości, obsługi serwisu. Jestem zadowolony. Gospodarujemy na dwóch województwach po powierzchni 700 hektarów. Przewagą jest kukurydza, około 220 hektarów. Potem jest pszenica, rzepak. Główną zaletą też jest 3-letnia gwarancja na maszynę, pewny szybki serwis, duża wydajność, szczególnie gąsienice tutaj dużo odgrywały rolę. Właśnie, co zdecydowało o gąsienicach, no bo to jest w zasadzie rzadko spotykany widok jako taki, no w okolicy czy w ogóle, no rzadko spotykane rozwiązanie. Głównie kukurydza, obawialiśmy się, że przystawka ośmiorzędowa, duży zbiornik, 14,5 tysiąca litrów, gdzieś jesienią, jakieś podmokłe tereny, no koła mogłyby tu nie wytrzymywać i dużo bardziej stabilniej, pewniej, dużo większy komfort, no nie ugniatamy gleby też. No właśnie, a macie też drugiego New Hollanda, CX-a, tak? Tak. To takie było uzupełnienie portfolio i jednak to zwiększenie wydajności w trakcie zbiorów jednym i drugim, tak? No, przygoda z CX-em zaczęła się w 2012 roku, bo pierwszego mieliśmy w 2012, potem kupiliśmy drugiego w 2018, no i przed CR-em tego starego CX-a sprzedaliśmy i kupiliśmy nowego CR-a. Ten CX jest taki do mniejszych działek. Trochę bardziej na usługi dla jakichś mniejszych rolników. Wiadomo. Tam pracuję z mniejszą przystawką, z hedrem 5,5-metrowym. Takie tam bardziej uzupełnienie na mniejsze działki. A tutaj w przypadku tego CR-a, tam widzę header do pszenicy, to jest jakiej szerokości? 9,20 VariFit wysuwany. Przy dużych plonach w zupełności wystarczy. Jeżeli byłyby mniejsze plony, to można by się pokusić o większe. Jasne. To jak nas pan zaprosi, to możemy zajrzeć na żniwa zbożowe, normalne, w następnym sezonie. Tak, no czujcie się zaproszeni, możecie tutaj przyjechać, nakręcić film, popatrzeć, porównać, czy są jakieś straty na polu, czy nie ma. Tutaj dużą też robotę robi rozrzutnik słomy. On potrafi nawet 15 metrów rzucić. To nie jest wynik. Ogromne są możliwości tego rozrzutu słomy. To... A teraz, jeśli chodzi o żniwa kukurydziane, to pan również pracuje na tym CR-ze, czy raczej operatorze? Czy obecnie... ma pan, powiedzmy, porównanie do CX-ów? To jest całkowicie inne rozwiązanie technologiczne. Inny omłot, inne systemy transportu, to jest całkowicie inny kombajn. Cały podsiewacz z koszem sitowym się poziomuje, to jest całkowicie inne. Ja osobiście w żniwach zbożowych osobiście jeżdżę kombajnem, ale w kukurydzianych jestem na magazynie na suszarni, a pracownik jeździ kombajnem kości kukurydzy. Ja tylko żniwa zbożowo-rzepakowe obsługuję, a kukurydzę jeździ kierowca. No bo tak nadmienię jeszcze, że jesteśmy w tym momencie tutaj na suszarni gospodarstwa, tu jest potężny zbiornik, ile mniej więcej tysięcy litrów, czy tam kilogramów się mieści w środku kukurydzy, czy tam innych? W jednym zbiorniku 2,5 tysiąca ton. 2,5 tysiąca ton, no to nieźle, robi wrażenie. Nowa suszarnia,
postawiona 500 ton na dobę wysuszy. Dzięki za te kilka słów. Zapraszamy do subskrypcji, do lajkowania, komentowania. Jeśli byście ewentualnie chcieli się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego konkretnego kombajnu, to myślę, że tutaj pan Karol udzieli jakichś tam bardziej szczegółowych i praktycznych informacji. Zawsze możecie pisać do naszych doradców, dzwonić, jeśli macie pytania, jeśli chcecie kupić jakąś maszynę. Tak więc do zobaczenia. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Zapraszamy.